Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, w dzisiejszym odcinku Nawyków Miliardera chciałbym powiedzieć Państwu o nawyku, który może wydać się Państwu dziwny, niesmaczny, groteskowy, przerażający, ale tak naprawdę jest bardzo skuteczny. Ten nawyk to wizualizowanie sobie od czasu do czasu własnej śmierci. Oczywiście nie powinniśmy sobie wyobrażać, że ktoś nas morduje, czy że jesteśmy potrąceni na przykład przez samochód. Natomiast dobrze byłoby sobie od czasu do czasu, nie za często, żeby nie weszło to w zbyt mocny nawyk, wtedy niektórzy ludzie się dowartościowują tym, wyobrażają sobie, jak to inni ludzie płaczą na pogrzebie, jacy wtedy są ważni. Ale tak naprawdę polepszanie samooceny za pomocą wyobrażeń o śmierci nie ma sensu. Ludzie o nas zapomną, wchodzą w wir życia, swoich spraw, swoich zajęć i o nas zapominają. Ludzie, którzy popełniają samobójstwo, żeby zwrócić na siebie uwagę, nigdy nie osiągają takiego celu. Szanowni Państwo, co nam daje wyobrażenie sobie od czasu do czasu, no powiedzmy raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, może nawet trochę rzadziej. Jeśli będzie to wywoływać w Państwu jakieś depresyjne stany, to proszę to robić rzadziej, ale warto to zrobić. Dlaczego? Ponieważ gdy wyobrazimy sobie swoje ciało, które leży już martwe, opuścił je duch albo opuściła je siła życiowa i leży tak sobie nasze ciało, i proszę sobie wyobrazić, że się unosimy troszeczkę nad tym ciałem i dopiero z tej pozycji, gdy widzimy leżące własne ciało, które służyło nam całe życie, do którego jesteśmy, no, bardzo przywiązani. I gdy zobaczymy tak leżące nasze ciało, bezradnie, bez siły, całkowicie zwiotczałe, wtedy dopiero proszę spojrzeć na swoje życie. Czy ten cały chaos, czy ten cały stres, czy cała ta nerwówka, ta gonitwa za wszystkim, czy to jest wszystko warte tego, co nam obiecuje? Jeśli wykonamy takie ćwiczenie, normalnie sobie spojrzymy w naszej wyobraźni na nasze życie, możemy nie dojść do jakichś skutecznych wniosków. Natomiast jeśli poczujemy, wyraźnie poczujemy, że właśnie zostawiliśmy swoje ciało, jeśli istnieje życie po śmierci, bo może przecież nie istnieć, ja tego nie wiem. Podejrzewam, że wcześniej czy później się dowiem. Państwo także. Czego Państwu oczywiście nie życzę. Życzę Państwu jak najdłuższego życia. Na tym podobno jednym z najlepszych ze światów, no ale warto by twórców tego powiedzenia zapytać, czy byli gdzieś w Afryce, tam gdzie dzieci z głodu umierają. No, mniejsza z tym. Szanowni Państwo, dopiero z tej pozycji, gdy unosimy się nad swoim zmarłym ciałem, dopiero wtedy wyraźnie widać, że te wszystkie nasze dążenia, te kłótnie, ta nienawiść, ta kłótnia o tą przysłowiową marchewkę, te wszystkie szaleństwa w naszym życiu, że to wszystko jest pozbawione sensu, ale zobaczyć to możemy tylko z perspektywy, kiedy nagle tracimy wszystko, co mamy. Mamy tak naprawdę, szanowni Państwo, tylko własne ciało. Bliscy mogą odejść, może się zmienić system gospodarczy, system polityczny, ale tak naprawdę zostaje zawsze nasze ciało, nasz umysł, nasze wyobrażenia. Gdy to tracimy, tracimy wszystko. Nie ma wtedy sensu praca, zadowolenie szefa jakiegoś, wykonanie projektu, sprawienie, żeby tam komuś dokuczyć, żeby się źle czuł. To wszystko wydaje się wtedy, szanowni Państwo, gówno warte. Adel, dojrzeć do takiej pięknej metafory możemy dojść najlepiej wtedy, kiedy wyobrażamy sobie własną śmierć. Wtedy dopiero widzimy, ile to wszystko było warte, ponieważ patrzymy na wszystko z góry. Teraz patrzymy na wszystko z dołu, ale tu spojrzymy po śmierci z góry, oczywiście w tym wyobrażeniu. Kiedy tak spojrzymy, wszystko zaczyna nam jakby ukazywać się w prawdziwym świetle, że często do jakichś spraw przykładamy nadmierną wagę, przykładamy nadmierną koncentrację, tymczasem nasze życie bezpowrotnie mija. Tu się cieszymy, jesteśmy pracoholikami, pracujemy, życie nam mija, mamy sukces, mamy pieniądze, no tak, ale jesteśmy starzy, nie za bardzo można z tego korzystać.
człowiek choruje, w końcu umiera, nic z tego nie ma. Pracował na kogoś, kto wcale dużo nie pracował, tylko pokrzykiwał, że tam zakładajcie fabryki paróweczek, bądźcie bogaci. Szanowni Państwo, proszę nie przesadzać z tym ćwiczeniem. Ostrożnie. Zobaczcie, jak się będziecie z tym czuli. Dla niektórych z Państwa może to być szok. Niektórzy ludzie wyobrażają sobie chyba, że będą żyli wiecznie, albo w ogóle nie dopuszczają myśli o własnej śmierci do swojej świadomości. Tymczasem prawda jest taka, że mogą Państwo cieszyć oczy moim widokiem, mam nadzieję. A za kilka godzin umrę, bo coś pęknie mi w mózgu albo w innym miejscu i wykrwawię się. I już nie będzie nagrywania, już nie będzie fajnych audycji. Może to i dobrze. Szanowni Państwo, dziękuję za obejrzenie tego materiału. Dziękuję za wszystkie lajki i subskrypcje. I szanowni Państwo, pozdrawiam, życzę miłego weekendu. Pozdrawiam, cześć.